takie jest kredo. Nie wiem, nie wiem. Ano, bo w moich pracach, tej 50-letniej twórczości nie ma nigdzie sztucznej brody, sztucznych włosów, sztucznych wąsów. Nic sztucznego. Wszystko moje. Nie ma tematu, w którym w mojej twórczości, w moim zbiorze 18-tysięcznym nie znalazłbym przynajmniej 100 pasujących do tematu. Czy masz swoją ulubioną piosenkę, którą wspólnie nagraliście? Rzeczywiście trudne. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Znaczy... Z równą miłością podchodziłem do wszystkich piosenek, ale mogę powiedzieć, że popularność kilku piosenek mnie zadziwia do dzisiejszego dnia. Nie wiem, dlaczego one są popularne. Typu Obfitość, Nie strasz. Jednym słowem właśnie to, co gracie. Nawet nie musi to być... Wiem, mogę określić, ale mogę określić to słowami mojego przyjaciela. Wysłuchał płytę, zadzwonił do mnie. Ej, Muraho, ta płyta jest tak subtelnie uroczo nudna. Nie wiem, co powiedzieć, no. To na to się mówi execution. Czyli nie, że wiesz, możesz wybrać, co ci się najbardziej podobało, tylko to jest wszystko całość. I nie wiem, gdzieś też ta postać pani Stanisławy chyba, no też mnie urzekła trochę. Szczerze przyznam, że bardzo dawno nie widziałam zespołu, który się tak fantastycznie czuje ze sobą na scenie.